Bajolanko! Cześć! Cześć! Witajcie na kanale Bajolanki! Cześć, Aneczko! No cześć, Bajolanko, witaj! Mamy dzisiaj zaplanowany fajny dzień, prawda? Tak! Dzisiaj wybierzemy się na poszukiwania skarbów! Skarbów do mojego domku! Ja zabieram dzisiaj Bajolankę, słuchajcie, do miasta. Biorę ją ze sobą i idziemy szukać najróżniejszych skarbów. Ukrytych, no tak wiecie, tutaj właśnie może toka boka. I na przykład pójdziemy sobie do teatru. Zwiniemy kilka fantów tak naprawdę z tego teatru i zabierzemy je sobie do domku, ponieważ chciałabym, żeby moja Bajolanka w domku miała najróżniejsze rzeczy. Nie tylko takie, które można, wiecie, tam znaleźć w mebelkach, tylko takie różne dodatkowe. I cóż to takiego? A, i zobaczcie, tutaj zmieniamy sobie scenę. Wow, fajne to jest, ale tu mi się nic nie podoba. Nic tutaj do domku wziąć nie mogę i nie chcę. Właściwie. Wow, jaka bryka, spójrzcie na to. Ciekawe, czy Bajolanka będzie mogła do niej wsiąść. Sprawdźmy to. Hops. I zamykamy. Bajolanko, możesz tu usiąść? O, nie idzie. Łe, szkoda. A czy można taki samochód wziąć? Nie, też nie można, słuchajcie, tak to bym jej wzięła samochód. Dobra, kolejna scenka. I tu mamy kosmos, no nieźle, ale stąd chyba nic nie będę mogła zabrać do domku, więc... A karalucha można? A, karalucha można, słuchajcie, wziąć. A takie diamenty można? Nie, nie można. Albo jakieś grzybki świecące, coś? Nie, no nic tu nie można, słuchajcie, zabrać. Poza tym karaluszkiem, ale karaluszka może zostawimy. I zobaczymy jeszcze ten krzyżyk. A, i tu mamy pustą scenkę. No dobra, to szukamy dalej. Może byś chciała jakieś instrumenty muzyczne ze sobą zabrać, albo jakieś przebranie. No dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Instrumenty to raczej nie, ale może jakieś przebranie? Tam na samej górze widzę różdżkę. Dobra, to różdżkę, słuchajcie, zawijamy. Hops, bierzemy ją ze sobą do domu. I tą tiarę też możemy ze sobą zabrać. Zobaczmy, co my tu jeszcze ciekawego mamy. Obrazy, tu nic tam się nie dzieje. No dobra, słuchaj, przebrania to chyba nie, to najwyżej sobie po nie przyjdziemy kiedy indziej. Tu nic ciekawego nie ma. Wow, jest taka czacha fajna, no nieźle. Tutaj mamy też jakieś stroje. A, hops. Wow, jestem strasznym potworem. Wcale nie jest taki straszny. Dobra, chodźmy gdzie indziej. A może teraz wybierzemy się do sklepu zoologicznego? Tak czy siak chciałam zaadoptować zwierzaka. No dobrze, to wybierzmy się teraz do sklepu zoologicznego. Tylko ja tak nie bardzo wiem, gdzie ten sklep jest. Chyba tutaj. Fiu, fiu, fiu. No tutaj to jest naprawdę dużo fantów. Bajolankę wyciągamy. I idziemy tutaj pozwiedzać. Zobacz, Bajolanku, jakie tutaj są różności. Może byś chciała globus albo jakąś taką, o, laleczkę wziąć do domu? Nie, ale... Może ten różowy aparat? On bardzo mi się podoba. Uwielbiam różowy kolor. Okej, w takim razie aparat zabieramy ze sobą. I spójrz teraz tutaj. Tu mamy takie różności. Może stąd byś coś chciała? Sama nie wiem. O, może tą kolorową lampę? Ona jest świetna. Okej, w takim razie kolorowa lampa, ale jak masz aparat w ręce, to możesz wziąć lampę na głowę. Dobra, może być. No i tutaj mamy, słuchajcie, zwierzaki. Zwierzaka na pewno Bajolanka by chciała zaadoptować. Tak, w ogóle to ja bym chciała, żebyś kupiła taki pakiet ze zwierzątkami. Z całą pewnością taki pakiet wykupimy. Tylko najpierw zobaczmy, jakie aktualnie możemy kupić zwierzątka. Tu mamy, słuchajcie, chomika, tu mamy świerszcza, tu mamy takiego fajnego koteła. A ty jakiego byś chciała zwierzaka? Ja chciałabym w swoim domku mieć kotka oraz pieska. O, ja też mam kotka oraz pieska. No dobrze, którego pieska i kotka wybierasz? Wybieram tego rudego koteła i czarno-białego pieseła. No dobra, to zabieramy. Koteła i pieseła, pieseła i koteła. Leżaczek już mamy. I może weźmiemy jeszcze taki, zobacz, leżaczek z kosteczkami. Czy tu uda nam się włożyć naszą różdżkę? Uda się, a więc możemy, słuchaj, to wszystko zabrać. Ja myślę, że aparat też możemy tu
włożyć. No i super. No i teraz leżak ze zwierzakami możesz wziąć. Chodźmy do domku, odnieść te wszystkie rzeczy i zwiedzajmy dalej. No dobra, i zobaczcie, my tutaj już te rzeczy rozłożyłyśmy. Dodatkowo wzięłyśmy sobie taką kulkę ładną, kolorową, a także ramkę na zdjęcie. I tam teraz jest właśnie taki kwiatuszek. No dobra, to teraz idziemy gdzie indziej. I może teraz wybierzemy się, o tutaj. A, i to jest ten taki pierwszy w sumie pokój, który nam się pokazuje, kiedy zaczynamy grę. Tu raczej nic ciekawego nie znajdziemy. Mamy tutaj książki, no tu raczej są takie rzeczy, które dostępne są też w tych pakietach do meblowania domków. Ale kotel fajny, wow, super ten kotek jest, tego kotka to jeszcze nie widziałam. No ale tutaj nic nie znalazłam, co by nas zainteresowało, a więc idziemy dalej. I może teraz zajrzymy tutaj? A, tu już byliśmy, to teraz tutaj, do fryzjera. No i tutaj Bajolanka może na przykład zmienić sobie fryzurę, jak najbardziej. Także ją tutaj wyciągamy. Bajolanko, czy chciałabyś mieć inny kolor włosów? A inny kolor włosów? No a jakie tutaj są dostępne farby do włosów? No zobaczmy, zobaczmy. O, tutaj masz, słuchaj, full wypas. Zobacz, ile kolorów. Spójrz tylko. Zobaczmy może takie włosy. Jakbyś wyglądała? Wow, ten kolor bardzo do Ciebie pasuje. Podoba Ci się? O, no jest całkiem nieźle. No dobra, na razie może być, ale za jakiś czas przyjdę i przefarbuję włosy na poprzedni kolor. Okej, czy my tutaj znajdziemy coś ciekawego, co moglibyśmy zabrać do naszego domku? Myślę, że nie, no tutaj w salonie fryzjerskim to raczej nic ciekawego nie będzie, więc śmigamy gdzie indziej. I powiem Wam szczerze, że ja jeszcze nigdy nie byłam w tym miejscu. Co to w ogóle jest? Czyżby to był jakiś park, restauracja? Jest tutaj bardzo jesiennie. Ale słodki psiak! Ten psiak jest bardzo podobny do mojego Funka. Nie wiem, czy już widzieliście filmiki z moim pieskiem. Jeśli nie, koniecznie zobaczcie shorty na moim kanale. Co tu macie ciekawego w lodówce? A, nic ciekawego. Bajolanko, ale możesz sobie tutaj kupić pyszne ciasteczka. Wyłaź. Zabierzemy parę pysznych ciastek. Hops. I jakie ciastko byś chciała zjeść? Wszystkie wyglądają wyśmienicie. Dzień dobry. Zapraszam po pyszne ciasteczka. Rogaliki, chlebek. U nas znajdziesz mnóstwo pyszności. No właśnie, widzę. Poproszę więc tartę owocową. Już się robi. Proszę bardzo, tarta owocowa. No i tarta owocowa oczywiście trafia do rączki mojej Bajolanki. A wiesz co? Weźmy sobie jeszcze takie ciastko. Ja uwielbiam ciasteczka. Myślę, że najwięcej ciekawych rzeczy znajdziemy po prostu na poczcie. Tutaj zawsze jest mnóstwo fantów, a więc zobaczmy, czy dzisiaj znajdziemy tutaj coś ciekawego. Tu gdzieś była taka maszyna. Ona jest... A, o tutaj. No i tutaj zobacz, Bajolanko, tu naprawdę jest mnóstwo ciekawych rzeczy. Na przykład są slajmy. O, na przykład jest balonik. Tutaj na przykład są ozdoby jakieś świąteczne i myślę, że te ozdoby to sobie wyciągniemy. I co tu w środku jest? To są, słuchajcie, nie są ozdoby, tylko to są jakieś małe takie maskotki. O, te maskotki na pewno spodobają się moim zwierzakom. Tak, to na pewno. I teraz zobaczcie, tutaj mamy taką strzałeczkę. Możemy nią oczywiście poruszać do góry albo na dół. I tutaj też ukrywają się najróżniejsze fanty. Oto na przykład mamy grę w kształcie pizzy. Tu mamy, nie wiem, jakieś stare jedzonko. Tutaj mamy też jakieś różności. Wow, co to jest w ogóle? Nawet, słuchajcie, jest tutaj tygrys. Także go też możemy wyjąć i później możemy go sobie zanieść do sklepu zoologicznego. Albo na przykład pobawić się, że mamy zoo tutaj w naszej grze Toka Boka. Tu mamy najróżniejsze stroje, wyglądasz fantastycznie, ale jednak chyba nie mogę tego ściągnąć? O rajunciu, napiszcie mi koniecznie w komentarzu, jak ja mam to teraz zdjąć. Tu mamy jakieś ciasteczka czy coś. No mnóstwo fajnych rzeczy, słuchajcie, tu można znaleźć. Nie wiem, czy Wy już to wszystko przejrzeliście, czy nie. Jaki słodziak, Ciebie też wyciągamy. I zaniesiemy Cię później do sklepu zoologicznego. A tu jakaś muszelka ze strojem syrenki.
też jest ekstra i wiecie co, tą muszelkę możemy sobie wziąć i postawić ją możemy na przykład w łazience. Dobra, jeszcze jedziemy troszeczkę do góry i co my tu mamy, kredka jakaś, o tu mamy kolejny taki strój, a jak ja mam ci to teraz ściągnąć? Dobra, jedziemy dalej do góry, wow, no to jest czaderskie i to zabieramy ze sobą, na pewno nam się to przyda, jeszcze nie wiem po co. Tu mamy jakieś wakacyjne rzeczy, o tu mamy opaskę taką tęczową i spójrzcie, nasza chmurka już nie jest taką chmurką smutną, tylko teraz ma opaskę i teraz tak sobie wymyśliłam, że weźmiemy sobie karton i wszystkie nasze fanty spakujemy do jednego kartonu. Rzeczy spakowane, ale jeszcze byśmy chcieli tutaj zobaczyć więcej fantów. Ja na pewno chcę wyciągnąć sobie zwierzaki i później tam w wolnej chwili zanieść je do sklepu zoologicznego. Może mi się uda przebrać bajolankę jakoś z tego stroju. Mam nadzieję, że się uda. Wow, tu jest domek dla lalek nawet, ale super. Czterolistna koniczynka, jak najbardziej możemy ją ze sobą zabrać. Idziemy dalej. Baloniki. Świnka do naszego sklepu zoologicznego. No i tutaj mamy jakąś kulę. A tu ile fantów. Nie no, słuchajcie, ja tu przyjdę tak chyba poza nagrywaniem i po prostu powybieram takie najfajniejsze fanty i później Wam je w jakimś odcinku pokażę. I dajcie znać koniecznie, czy Wy znaleźliście tutaj na poczcie jakieś ciekawe fanty. No powiem Wam szczerze, że my to z tej poczty wracamy naprawdę obładowane. Spójrzcie na to, ile bajolanka znalazła jeszcze fantów. No i mamy tutaj na przykład kociakową czapkę. Możemy ją sobie zanieść tutaj na przykład do sypialni, położyć na szafeczce. Mamy tu jakiś diament, który bardzo nam się spodobał. Mamy tutaj taki lizaczkowy strój. Powiesimy go sobie na wieszaku. Mamy też słodkości. No takie lizaki znalazłyśmy z bajolanką. Postanowiłyśmy, że je weźmiemy. Mamy tę walizkę, która bardzo nam się spodobała i ona jak najbardziej może stać w łazience, bo jest w kształcie muszelki, więc pasuje, ale może też stać w sypialni, bo jest bardzo pozytywna. No i mamy tą naszą burzową chmurkę i tę chmurkę na przykład położymy sobie na łóżko. Tutaj mamy tak tą koniczynkę. No i mamy te różne pluszaki, mamy też tęczową opaskę. To możemy tutaj sobie dać. I tutaj mamy te kolorowe pluszaki. One są w ogóle czaderskie. Je włożymy do koszyczka na zabawki naszych zwierzaków. Lizaki zaniesiemy oczywiście do kuchni. I ja naprawdę nie mam pojęcia, jak ja mam je ściągnąć teraz z głowy ten hełm. Te kociakowe uszy. Jejku, koniecznie musicie mi pomóc. Ja chyba upiekłam, słuchajcie, lizaka. No to nic, dobra. Bajolanko, czy ty chcesz jeszcze coś zwiedzać? Nie, myślę, że na dzisiaj w zupełności wystarczy. I mam nadzieję, że dzieciaki napiszą nam w komentarzu, gdzie jeszcze znaleźć można ukryte, fajne fanty. Tymczasem idę się pobawić z moim kotkiem i pieskiem. A Was zapraszam do subskrypcji kanału, no i do zostawiania łapek w górę. I do usłyszenia, słonka! Do usłyszenia, kochani! Do usłyszenia, bajolanko!